tej strony Wronek, kolejny odcinek betowania. Zapraszam Was serdecznie do subskrypcji kanału. Pierwsze takie cele, jakie osiągnąłem, to żeby osiągnąć 200 subskrypcji. No i później będziemy lecieć dalej. Coraz więcej widzów będziemy zbierać. No i przejdźmy szybko do meczu, bo dzisiaj już późno. Miało być betem na 17, już jest po 17.10. Zanim jeszcze upraw 1,5 mega załaduje się, to lecimy. Herdrizes Property w Global Offensive Champions League, brany pod uwagę Best of Two na CSGO Launch, czyli dwiema muszą być wygrane w przypadku remisu. Jest oczywiście draw, remis, skiny wracają. I ten mecz daje tutaj dla Was low na Herrisers. TSM kontra Fnatic, pierwszy meczek nowego przedsięwzięcia Afton Blade Fight Night. Zwycięzca zgarnia $3000, Best of 5 grane i będzie bardzo ciekawy mecz. Spodziewam się nawet możliwe ze 4, a może nawet 5 map. Zobaczymy. Ostatni mecz TSM wygrało i później się Fnatic przebudziło, wygrało. Nowego składu to słaby skład rosyjski, nie z Pentą wygrali. TSM, jak wiecie, było teraz na Jasper League, mogą być trochę zmęczeni podróżą, ale jednak damy im szansę. Device wraca. Zobaczymy. Moim zdaniem Fnatic ma większe szanse wygrania i powinniście na nich zabetować, jednak tutaj polecę jakimś moim lewym na nich. I kolejny mecz XSense Gameplay, tutaj też no jedno z lepszych drużyn, które grają Virgin International 2 Europe. I to jest upper final, no, do potwierdzenia z tego. I jednak zaryzykujemy dzisiaj na Hiszpanów, zobaczymy. Zobaczymy, co będzie się działo. XSense nie wypadało jakoś ostatnio z jakiejś wspaniałej formy, ogrywali taki tylko średniaków, słabe teamy. Jeszcze brytyjska, natomiast Gameplay ładne grało Blue, czy inne teamy, Orbit, Monas, Atlantis. Ale dzisiaj lecimy na XSense. Cplay Tricket Game Plan Pro League. W tym meczu chcielibyśmy też zaryzykować na Tricket, bo chociaż ostatnich nie mieliśmy w formie, ale oni nawet mają taką drużynę, która może zawsze zaskoczyć i to już pokazywali wcześniej. Znaliście ich pod nazwą Volgare. Natomiast Cplay, teraz dobra drużyna z nich wyrosła. Pokazali to chociażby właśnie na ostatnich meczach w Kopenhadze w Danii, na Kopenhagen Wolves. Tam ogrywali dużo drużyn, przegrali dopiero z Flip City, odpadli to 16-14. I tutaj to będzie ciekawy mecz, moim zdaniem procent dużo zawyżony, powinno być procent 60-40. No ale tyle tego, daje im tylko tutaj 55% szans. Chociaż powinni ten mecz wygrać i nie daje im więcej szans, ale 55% tylko szans, dlatego ryzyko stoi po waszej stronie. LDLC Atlantis, kolejny bardzo ciekawy mecz. LDLC Blue nie zawiodą, jak polecałem wam już meczyki na nich, czy to tak z Kick wygrali, to polecałem ten meczyk, kiedyś grali jeszcze z LDLC White, też wygrali, LDLC White chyba miał chyba 70%, coś takiego poleciłem wam na Blue 30 i weszło. I z Menace już nie pamiętam, czy ten meczek w ogóle polecałem, czy nie. Natomiast Atlantis polecałem ostatnio, to jest z FMS Sports, no już so close było do 14, myślałem, że nie wygrają, ale jednak wam wygrał, jak na podstawie też się wzbogacił. Czy dzisiaj Mixo będzie kierował? Zobaczymy. Ja bym tutaj postawił na Hiszpanów, ale to jest mapa The Nook, wygrane pistoletówka, zaczęcie po stronie CT, to przybliża do zwycięstwa, no zobaczymy, kto będzie tutaj górą. Ale myślę, że zaryzykujemy dzisiaj na Atlantis, chociaż na Blue, tak jak mówię, nikt nie zawiodł i to zespół, który LDLC wsparcie dostał, no i się pokazują z jakiejś tam strony, na pewno będą chcieli właśnie w takich ligach jak RGN International się pokazywać z jak najlepszej strony. No zobaczmy, bardzo ciekawy mecz. I meczek Penta XSense, no wiadomo, znowu zawyżony procent, Penta 75%, bo wygrała wczoraj, no właściwie zniszczyła na cashu po stronie terrorystów 14-1. Gamers tu, XSense, Liga Kevo. Tutaj ja bym jeszcze nie powiedział, na kogo postawić. Na razie się nie dali tego meczu na HLTV. Zobaczymy, jak sobie poradzą z Gameplay. No, to jest Best of 3 gra. No, zobaczymy, ile map będzie. No i później meczek z Pentą. Na razie tutaj meczek daje większe szanse Pęcie. No ale to jeszcze może się zmienić, dlatego obserwujcie mu fanpage. Jeśli wam się podobają, to zalajkujcie. No i będą kolejne beciki. Cześć.